bardzo Świnoujściu i idziemy sobie na spacer, rozprostować nogi. Poczeka nas potem jeszcze cała trasa do Szczecina. Znowu kilka godzin spędzimy na wodzie, więc pooglądamy teraz, co tam słychać nad morzem. Dawno nie widzieliśmy. Historia polskiego żeglarstwa, jacht Jagiellonia, prosto z Krakowa, w trakcie remontu. Nie tylko Kraków żąda dostępu do morza. Przedstawiamy czeskiego żeglarza. Chcieć to móc. Gratulujemy. Powodzenia. Przy okazji czytają na wejściu do portu rajd koguta, ława, klasyczna strefa, Wrocław, tam do licha, no co chodzi. Tego pana z tyłu to już znasz, w Wolgaście żeśmy się z nim mijali, to on nam zamknął most. A teraz idziemy do jednego z fajniejszych miejsc w Świnoujściu. Kasiec nie ma przejścia. Tak, z tobą. A tam płynie Adler. Dotarliśmy. Jak wam się podoba? Teraz idziemy na śledzia, potem do portu, potem wsiadamy na jacht i płyniemy do Szczecina. To tyle. W tym barze najeść mogą się nie tylko ludzie. Wróciliśmy na jacht i odpalamy silnik, odpływamy. A kot tradycyjnie odpoczywa. Dobrze, że jesteś. Za 15, trzecia. Wypłynęliśmy z portu Świnoujście. Kierunek Szczecin. Zobaczymy, ile czasu nam zejdzie. Zobaczymy, czy na żaglach, czy na silniku. Na razie sprzątanie obi boków. Płyniemy. Kot w szafie, a my na pokładzie. Sprzątanie terenu. To. Kocina przyszła na dyżur. Kład do steru. Darek otwiera klimatyzację. Stoją różne jednostki przy nabrzeżu, można popodziwiać. Co to człowiek nie wymyśli. Co mu potrzebne, to skonstruuje. Co tam w sterniku? Nasz już staż wypływany.
Teraz na egzamin. Z jednej strony statek. Z drugiej strony statek. Tam prom pływa. Jesteśmy otoczeni. Stop, chciałem. Ale Kawiuszu, ratunku. Już się raz uratowałem, tak. Czuję jeszcze do kompletu wojskowe jednostki. Wszystko tu mają w tym Świnoujściu. Ryby w bułce mają, jednostki wojskowe mają, turystyczne mają. Bo nas nie mają, bo już wypływamy. Nareszcie płyniemy na żaglu. A w ślad za nami? Podąża tajemniczy Don Pedro. Tu jest Don Pedro. Don Pedro de Marco. Czekamy na żaglu przed Sofią. Pomachał nam pan. To miłe. I to nie pięścią, tylko ręką. To chyba dobrze, żeśmy uciekali. Nie pogroził, tylko pomachał. Mijamy Karsibory. Karsibory w Karsiborze. Karsibory mija. Wczoraj cały dzień na silniku, bo trochę nam zależało na czasie, żeby jednak zrobić tą trasę w ciągu jednego dnia. A dzisiaj, nawet jak przyjedziemy o drugiej w nocy, to do Szczecina możemy sobie na to pozwolić i nam się nie spieszy, więc wypłynęliśmy koło trzeciej, teraz płyniemy 3, czasem 4 na godzinę, ale wiatr wieje w plecy, morze jest płaskie, woda, odra. I płyniemy. I wreszcie są wakacje. Bardzo, bardzo fajny spacer po Świnoujściu, podobało nam się. A jakby ktoś oprócz pływania był zainteresowany również fajnymi, klasycznymi samochodami, to bardzo serdecznie polecamy klasyczną strefę Wrocław. W każdy czwartek we Wrocławiu wieczorami się spotykamy i podziwiamy, co kto trzyma w garażu. A trzymają ludzie naprawdę ciekawe sztuki. A gdzie się spotykamy w Wrocławiu? Spotykamy się we Wrocławiu o godzinie 19 na Młynie. Jak wpiszecie klasyczna strefa Wrocław w Facebooka, to na pewno wszelkie informacje na ten temat tam się pojawią. Jeszcze jedna rzecz nas interesuje, czy trafi nam się pływanie dzisiaj w sztormowej pogodzie, dlatego że no niestety jest gdzieś tam krążąca burza dookoła zalewu szczecińskiego jeziora Dąbia i albo nam się trafi, albo nam się nie trafi. To zwykle albo się uda, albo się nie uda. Nie zapomnijcie zasubskrybować. No tego zróbcie, klik, 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 klik. I tego też zróbcie. Domek. Nad kanałem piastowskim. Bardzo ładny. To teraz arka zadaniem polega na tym, żeby ta wskazówka nie przeszła w pionie na drugą stronę. W dół. Ponieważ jeżeli przejdzie, to ten kawałeczek materiału, zwany również żaglem, również przejdzie. Tego nie chcemy. Tu jest walka. Każdy centymetr jest to bywa. Nie, ale prędkość mamy zacną. Prędkość mamy zacną. 3,4. No tak. Wczoraj płynęliśmy 6, po to, żeby dusić i zmieścić się w czasie, nie spędzić nocy w morzu. I dobrze, bo tam mgła nie była napawająca optymizmem.
A kto to się obudził? Wygląda na to, że owka już zadomowiła się na pokładzie. Bardzo nas to cieszy. Teraz wypływamy z kanału na zalew i obserwujemy chmurę, która buduje się po prawej stronie. Będziemy ją musieli pilnować. Chyba coś komuś nie wyszło. Normalnie dalby wyglądają tak. Była piękna i niebezpieczna, ale na szczęście chmura zostawiła nas w spokoju. Byliśmy również świadkami akcji policji i WOPR-u. Przez chwilę nawet myśleliśmy, że może to myśmy coś nabroili, ale chodziło o tą małą jednostkę, która jeszcze kilka chwil temu płynęła w nieskoordynowany sposób w kierunku naszego dziobu i zaraz za chwilę pojawiły się światło motorówki policyjnej. Mamy nadzieję, że nic tam się nikomu nie stało. A my tymczasem, po długim dniu, wreszcie docieramy do naszego portu. Tutaj chodź, owka. Dzień dobry. Spacery poranne zaliczone. Dzisiaj jest niedziela, już pakujemy się do domu. Wczoraj żeśmy dopłynęli o 23:00. Teraz pakowanie i wracamy do Wrocławia. A, no i pierwsza przygoda nas już też spotkała. Zaaresztowali nam kampera robotami drogowymi. Ale kamper jest kamperem prawie że terenowym i sobie świetnie poradził. Musimy wyjechać tędy. Z przodu jest rozkopane. Wypływając 10 dni temu, zaparkowaliśmy kampera poprawnie na miejscu parkingowym. Niestety w międzyczasie zostały przeprowadzone jakieś roboty budowlane i tak oto kamper został totalnie zablokowany. Na szczęście jest na tyle malutki, a kierowca jest na tyle sprawny, że poradził sobie z przeciśnięciem się przez te dwa drzewa i wykręceniem bynajmniej nie na 3, tak bardzo, bardzo ciasnej przestrzeni. Ale uwierzcie, nie była to miła niespodzianka o poranku. Czternasta. Wyjeżdżamy. Znowu pogoda myśli. Mówi nam, co myśli na temat naszego powrotu.
mówi chyba spadajcie do domu. Dobrze, że nam się udało uwolnić kampera i mamy czym wracać. Chcieliśmy dzisiaj do domu, pora idzie kukuta, właśnie przed chwilą jest godzina 9, jest 18 czerwca, a tutaj niespodzianka. Dostaliśmy list zaadresowany na Sailing Ofka. Spodziewamy się, co to jest. Ale ja otwieram. Pani Wiolu. Pani Wiolu, bardzo się domyślamy. Ej. I wyciąg. Tak właśnie, Sailing Ofka uzyskała certyfikat za przepłynięcie, pokonanie toru Poznań. Więc jesteśmy oficjalnie pierwszym jachtem, który przepłynął, przejechał, pokonał tor Poznań. No to